to jest Kamil. Kamil lubi jeść. Kamil chciałby zjeść kebaba, ale nie ma pieniędzy. Kamil ma dużo ładnych skinów. Kamil korzysta ze Skinkantora, żeby sprzedać swoje skiny. Teraz Kamil może zjeść swojego kebaba. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Crocs. Dzisiaj na Kishagu się znajdujemy, 2000 dolarów mamy. I mam nadzieję, że nie popełnię tego błędu, co wczoraj. Ajajajajajajajaj. No, kliknęła mi się skrzynka 1% Dragon Lore. No jak już mi się kliknęła, no to muszę raz otworzyć, tak? Zobaczmy, 1% na AWP Dragon Lore. No niestety, no kto by się spodziewał. Czy kiedyś mi się uda trafić z tej skrzynki? Oj, 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 jeszcze raz mi się kliknęło. Przepraszam bardzo. No nie, ej, naprawdę, dobra. To na dzisiaj tyle ze skrzynki Lore. Znaczy 1% Lore, tak? Generalnie, jak chcesz, żebym otwierał sobie co odcinek tak jedną party 5 skrzynek takich, 1% Lore, to zostaw łapę w górę. Zostaw łapę w górę, jak chcesz wygrać skina, każde 15 podobień, to dodatkowe 5 zł do wygrania. Jak chcesz wygrać, to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz do Discorda, dołącz, udostępnij film i użyj go do Crocs na Kishagu. Jeśli jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, to logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz ten magiczny plusik i wpisujesz oczywiście tutaj kodzik Crocs przez 2x i masz wtedy 25% więcej od wpłaty do nagrody bonusowej. Kodu możesz używać sobie dowoli. A my lecimy na Case Battle, bo no, na starcie już filmu straciliśmy trochę pieniędzy, więc żeby to odbić, no ja bym tutaj jakąś case battle'kę sobie przydusił. Na przykład taką za 500 dolarów, 5 skrzynek Chinatown, więc wrzucimy sobie od razu tutaj jakiegoś bota, na przykład Jarvisa. No i zobaczymy, czy uda nam się tą bitwę oczywiście zgarnąć. Przypominam, że na Kishagu, grając generalnie na stronie, możecie sobie levelować konto. I jak no po prostu wbijasz sobie level, to możesz sobie odbierać nagrody za ten level, tak? Bardzo fajne. Okej, okay, póki co, no AWP Asimov z pierwszej skrzynki, 96 dolców. AWP Asimov zawsze jest na propsie, tak? Tutaj kostkę za 262 dolary. Zobaczymy kolejne otwarcie. No ten Prince Stream trochę podbija. No ale dalej mamy 180 dolarów przewagi, żeby teraz to się tylko nie zepsuło, no ale to się nic nie zepsuje i jesteśmy zarobieni. Mamy 659 dolarów z tej bitwy, więc jest to jak najbardziej profit. Generalnie jeszcze na Kishagu codziennie możesz odbierać sobie darmową skrzynkę. Wystarczy, że ustawisz sobie awatar Kishaga i Kishag w niku na Steam. Na giveawaya też sobie możesz dołączyć, tutaj masz na stronie głównej. Ja bym teraz otworzył sobie normalnie jakieś skrzyneczki, na przykład skrzynkę Kingdom 42,81 kosztuje jedna taka skrzynka, więc za 5 chodźmy 214 dolarów, no i zobaczymy, ryzykujemy i no w sumie nic ciekawego tutaj nie dostajemy. 224 dolce, ej, ale to jest profi, więc na co ja narzekam tak naprawdę. No dobra, próbujemy dalej, kolejne otwarcie, no 70 dolców. Okej, okay. Jeszcze jedna próba tej skrzynki. Zobaczymy, czy teraz pójdzie nam lepiej niż w poprzednim. No może to być 0, ale no może być też duży minus. Zobaczymy kolejne otwarcie, ostatnie tej skrzyni Bricks. No, poszło nam, okej, okay. Nie poszło nam w sumie najgorzej jednak. Wydawało mi się, że troszkę mniej będą warte te skiny, no ale okej. Okay. Skrzynka, chwila, przecież ja ją otwierałem. Nie, ja otwierałem Kingdom, czy Bricksa otwierałem. Ja już nie wiem, ale jak wszedłem, to se zakręcę 5 razy. Dobra, 245 dolarów, 239, no tej skrzynki nie otwierałem. No halo, panie prowadzący, co pan? Pan prowadzący pijany, jest pełen rozumu. 110 dolarów, jeszcze jedno otwarcie sobie spróbujemy. Bo dlaczego by nie? No ja tu liczę w końcu na jakąś kostkę, żeby mi poleciała, bo jak nie poleci mi nic z tych rzeczy, no to no, nie ukrywam, będzie mi bardzo smutno. Dwa razy AWP Hyper Bestia, Factory New Minimalware, no niestety nie pomaga nam to w wyjściu na plus. No tutaj skrzynka kolejna bez niestety żadnego noża, więc odpuszczamy sobie tą skrzynkę. Ja bym to zaryzykował, może Tiger Knives, stary, no to jest już takie ryzyko podwyższone, bo za 5 takich skrzynek płacimy 500 dolarów. No ale czego się nie robi dla widza, tak? Czego się nie robi dla widza, zostaw łapę w górę w tym momencie. No jest jedna nawajka, i jest to naprawdę duży minus, więc głupotą byłoby otworzyć tą skrzynkę jeszcze raz 5 razy. Dlatego to zrobię. Zobaczmy, 5 razy, Tiger Knives'y. No i zobacz, i patrz, piękny talonik i 1000 dolarów, zobacz. Widzisz? Ja wiem, stary, kiedy wiesz, kiedy trzeba zaryzykować. I patrz teraz, co to za otwarcie! 3000 dolarów z jednego otwarcia! 1114 dolarów, M9 Factorinio i do tego jeszcze 1600 Butterfly. Jeszcze Ursus, ty! Nie no, ej!
jak ktoś, jak widziałeś, stary, żeby ktokolwiek miał lepsze otwarcie, stary, z Shin Tiger Knives, albo w ogóle na Case Hugu jakieś lepsze otwarcie, no to ja poczekam, stary, ja poczekam, bo takiego otwarcia to chyba nikt nie widział. Ja nie mogę, ale sypnęło nam teraz przefantastycznie z tej szyni. No dobra, spróbujmy jeszcze ze dwa razy sobie zakręcić. Jesteśmy na tak gigantyczny plus. I patrz, teraz dwa otwarcie pod rząd, nie leci nam żaden nóż. No to do trzech razy sztuka. Jak teraz nie poleci, no to trzeba tą szynkę odpuścić sobie. No normalny użytkownik by ją odpuścił, ale ja sobie zakręcę jeszcze raz. Zobaczymy, 81 level już mam na Case Hugu. No naprawdę, ładnie, ładnie. Ej, dobra, bo to coś tu się awaria zdarzyła. Bo nie jesteśmy już na aż tak duży plus. Więc żeby być na ten duży plus, na potężny plus, zrobimy sobie jedną bitwę, stary, ale dosłownie jedną bitwę. I jak to nam się uda, no to jesteśmy, stary, jesteśmy takimi zarobasami. Nie, czekajcie, odpuścimy tę szynkę, zrobimy za 800, żeby tak, wiesz, tak w miarę równo było. I Tiger Knives na koniec. 807, no dobra, niech będzie. Rzucamy bota. Jakiegoś, bot beta niech będzie. No i zobaczmy, szynia najdroższa w tym momencie na pierwszy ogień nie leci. I zobaczmy, 3, 2, 1 i lecimy, Golden Dragon. Skrzynia najdroższa na Case Hugu. No okej, no. Chyba nie ma co narzekać aż tak bardzo. $146 AWP Minimalware z szyni In Love. No ej, ja nie mogę. Ograł nas ostatni z Shinny, stary. Wiesz, co jest najgorsze? Że w tym momencie nie jesteśmy nawet na zero. Jak do tego doszło, nie wiem, stary. Ale ja generalnie nie przypadam, jak się dzieją takie rzeczy. Bardzo nie przypadam, jak się dzieją takie rzeczy. Więc jak chcesz zobaczyć tą bitwę, $2000 all in, zapraszam się na następny film. A w tym filmie to wszystko. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się już jutro. Przypominam, jak jesteś pełnoletni, wejdź sobie na Case Huga, użyj kodu CROXY i masz wtedy 25% więcej od wpłaty do nagrody bonusowej, więc zachęcam do skorzystania. Kodu możesz używać dowoli. A ja się z wami żegnam i widzimy się jutro. Siema!